Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy ponownie na pewnym fajnym odcinku, który ostatnio wam się bardzo spodobał. A tamten odcinek polegał na tym, że zgadywaliśmy, jaki jest dalszy ciąg piosenki danej, którą mieliśmy przed sobą. A w dzisiejszym odcinku będziemy zgadywać, która piosenka jest starsza, która piosenka ma więcej wyświetleń, albo na której piosence ktoś był, kogoś nie było. Tak naprawdę zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i wbijcie do bzyka, który jest dzisiaj gościem na tym odcinku. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny quiz, poświąteczny quiz, ponieważ dzisiaj jest 27 grudnia. A ty patrz, święta po świętach, a ty dalej w świątecznym skinie. To prawda, a pomyślałem przed odcinkiem, żeby go nie zmienić, ale uznałem, że dobra, jeszcze zostaniemy w świątecznym klimacie. Świąteczny klimat. Ale słuchaj, mamy, ten quiz nie będzie dosyć długi, więc możemy przejść tu przez start i zobaczyć, co nas poczeka. Jak widzę, czekają nas dwa porządne utwory. To jest chyba All In od Teamu X i O Co Ci Chodzi Young Chucks, coś takiego. Więc dosyć znana piosenka. Jakie mamy pytanie? Która piosenka ma więcej wyświetleń? Okej. Ulala. Ciekawe pytanie. Teraz pytanie, czy pamiętasz, ile jaka piosenka ma wyświetleń? Nie mam pojęcia, ja wiem tylko tyle, że piosenka Chucksa jest mega stara. Jest mega stara i wydaje mi się, że ona ma gdzieś około 10 milionów. Tak? No dużo, wydaje. Tak mi się wydaje, że 10 milionów tutaj jest coś chyba około tego. A Team X to będzie podobnie, to będzie bardzo mała różnica. Bardzo mała różnica mi się wydaje, że to będzie. Ale ja bym postawił na All In, szczerze mówiąc. Tak, no nie wiem, no kurczaczki, ten Chucks powinien więcej wyświetleń niby zrobić. Ale dobra, pójdę z tobą, wiesz co, bo ty jesteś taki piosenkowy chłopak, nie? Dobra, no to dawaj, to spróbujmy w takim razie to. 3, 4, uwaga, pum! Dobra, udało się! Dobrze zostało wybrane, tak, byśmy wpadli do. Więc dobrze, tak, swoją drogą, nie wiem, czy mamy tutaj ustawioną tom. Czekaj, ustaw sobie tego, spawn pointa, bo jakbyśmy zginęli, to nie wiem, gdzie się pojawimy, więc tutaj warto jest ustawić sobie spawn pointika. Ej, tu w ogóle lawa wyskoczyła przez ten obraz, można by było... Dobra, nieważne, nie patrzymy na to. Dobra, w takim razie kolejna. Która piosenka jest starsza? Okej, mamy tutaj Bombsite A i Nie Wiem od Multiego, więc to wydaje mi się, że w tym przypadku, że... Kurczę, obie są stare. Obie będą z tego samego roku, tak mi się wydaje. Ale chyba nie tak, wiem, było szybciej. Tak mi się coś kojarzy. Nie wiem, słuchaj, to jest podchytliwe pytanie. Ja idę z tobą w intuicję. Ty idziesz ze mną? Mi się wydaje, że nie wiem, było jednak pierwsze mimo wszystko, ale nie mam pewności. Tak mi się wydaje. Czyli nie wiesz, czy tutaj. Co, inaczej, na pewno to było wrzucone tego samego roku. Tego jestem chyba prawie pewien. A który to był rok? 2015? Chyba tak. No, ula, 2015, ale tak, to był na pewno, no chyba 2015 rok. OMG. I to było gdzieś, tutaj, to był okres wakacyjny, tak mi się kojarzy. Ja nie mam pojęcia, obydwie muzyki są stare, słuchaj. Dobra, ja strzelam w nie wiem. 3, 4 i... Dobrze, kolejna odpowiedź. Dobra, jakie jest pytanie? Która piosenka ma mniej wyświetleń? Mniej wyświetleń, to jest ciekawe. Czyli 11 tysięcy, co to jest? Adios? To są chyba palmy i dryneczki? Nie pamiętam, pomimo to, co nie jestem w stanie rozpoznać. Ale chyba palmy i dryneczki. Wiesz co, wydaje mi się, że mniej... Ojejku, jest nas już 100 tysięcy, to jest nuta ze mną, ona jest bardzo stara. Ale ona ma dużo wyświetleń. Ona ma dużo, ona ma 8 chyba, 8, 7, wow, 9, co? 8 ja mi się wydaje, że ma. 8 wydaje mi się, że ma, a palmy i dryneczki, no nie wiem ile mają, ale może być... Kurczę, tu też będzie mała różnica. Czyli mogą mieć mniej? Czyli czekaj, pytanie jest, która piosenka ma mniej? Wydaje mi się, że to jest podchwytliwie, że po prostu byśmy myśleli, że o, to jest stara piosenka i ona tam ma jakieś wyświetlenie, ale niezbyt wielkie, a to jest na czasie teraz, bo Team X, nie? Wydaje mi się, że Team X to będzie odpowiedzią właśnie, że to ma mniej. Bo... Ja jestem tego samego zdania, Szybson, bo to akurat, to właśnie pozory mylą i ta piosenka co prawda jest stara, ale ona jeżeli mielibyśmy powiedzieć, która piosenka jest lepsza, no to przyznam, że piosenki Team X są na pewno lepsze niż to, co było wtedy robione. Ale proszę, czy to była pierwsza piosenka, nie? To była pierwsza piosenka Paliona, i to było nagrywane... Nie liczmy tutaj ziomeczków. Dobra, ja strzelam w to, 3, 4... Dobra, proszę, dobrze. Dobrze, odpowiadamy póki co. Dobra, widzę, że mamy tak. Mamy, to jest napad na bank, to się nazywało, czy coś takiego, czy Casa de Papel, nie wiem, i Eluvina. Zobaczmy ten. Która piosenka jest nowsza? A nowsza, która jest?
Dobra, no dobra, tak, ja chyba która wiem. Ma więcej wyświetleń, Eluwina. No Eluwina na pewno, na pewno więcej Eluwina. Wyświetleń. Ale wydaje mi się, że Eluwina była troszkę wcześniej, a to jest pytanie, która jest nowsza, więc wydaje mi się, że to jest tutaj tak, odpowiedź. Tak, tak, jeżeli ma być szczery, no tak, Eluwina jest dosyć starą piosenką. Tak, wydaje mi się, że to od Kalucha wyszło troszkę później. Nie wiem jak bardzo później, ale na pewno nie było prędzej, tak nie mi się wiem, wydaje. Nie wiem, ty masz, powiem tak, trafiliśmy ile piosenek już było? 3 piosenki no, i wszystkie tak. zgadłeś dobrze. Dobra, więc no ja będę w twoją intuicję po prostu tak, strzelał. Tak, nie robić tutaj... inaczej. Dobra, no to ja w takim ja razie przeskakuję no. przez to. 3, 2, 1, 0 i... Mogę? Dobrze! Uff, dobra, ale to ale ja nie trafiam. Wszystko przyjąłem, tylko o kurde, czekaj, która piosenka wyszła później? Dobra, a ja wiem, ty odpowiedz, później, no chyba wiesz, bo to łatwe. Ta wyszła później. Ta wyszła później? No to skacz. Dobra. Oj, co nie, jest nie tak? Nie, ja wiedziałem, że to zła odpowiedź. Dlatego ci powiedziałem, żeby skakał. Było tak, że Neon puścił pół godziny szybciej przed Palionem. Tak mi się kojarzy. Pół godziny naprawdę? Szybciej. Tak, tak. A ja była byłem szybciej prawie puszczona. Pewny, ja byłem prawie pewny, nie. że on puścił później. Parę godzin właśnie później. Nie, właśnie. A ja byłem pewien, że nie. Tu na pewno Palion był później w rzuciu, bo on o 20 wrzucał, a Neon rzucił o 19:30, coś takiego. Wow, więc tu jest ta odpowiedź poprawna. No dobra, ale przynajmniej się ktoś wyłożył w końcu. Która piosenka ma więcej łapek w górę? Okej. Okay. Oj, dobra. Która ma, aha, łapki w górę, ja cię w górę więcej, no, wiesz co, czekaj, wydaje a może mi... najpierw ja bym powiedział tak, nie, tutaj... Która piosenka ma więcej, może inaczej, która piosenka ma więcej tak, wyświetleń, nie? No. Więc wyświetleń, szczerze, ja bym, nie wiem, ja cię kręcę ciężko. No, wydaje mi się, że 7 miało więcej. 7, miało 7 i 7 miało więcej wyświetleń, ale było też bardziej hejtowane. Duży hejt miał ta pierwsza piosenka. Kurczę, no to miało mniejszy hejt ze względu na to, że tam Lexi fajnie wjechała, nie? Ale, no, ale która miała, wiesz, ale wiesz, ale trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj nie pytamy o to, która miała większy hejt, czyli która miała więcej łapek w dół, tylko pytamy, która miała więcej łapek w górę. Więc, no tak. Więc jeżeli tutaj było, tu jest wyświetleń, no nie wiem, z 20 milionów na pewno. Na tak, 7. No nie, dobra, to tak. Palimy tutaj. A nie, tutaj no, wydaje mi się, że jest 10, 10? 15, no. coś takiego, między 10 a 15. Więc Dawaj, no nie no wiem, ja bym wskoczył, mi się dobra, wydaje, siódemkę, że wiesz, że... Siódemkę. No dobra, wskoczmy, ja bym wskoczył. No ja, no mi się wydaje, że 7 miało więcej. Dobra, no to ja też skakuję. Co jest? No, o, no nie, to nie wskakuje, nie zdążyłem wskoczyć. Więc nie wskakuję, no dobra, ale też bym tam wskoczył. Więc po prostu przejść tutaj, o, teleportujesz się, dobra. No więc okej, więc mamy po prostu, czyli jednak odpowiedź tutaj, ta jest poprawna. Znaczy, ale nie ma. Ale ciekawe, bo na pewno nie ma więcej wyświetleń, to na pewno jest na odwrót. Dobra, mamy kolejne pytanie. Która piosenka ma więcej wyświetleń? Okej. Dobra, no jak myślisz? Ja chyba mam swoją teorię. Ja myślę, że... O, ja cię kręcę ciężkie, bo to było na hype, ale krótko. Ja bym powiedział, że tutaj, ja idę w Neona szczerze, bo on ma 10 baniek. On jakoś 10 czy tam 9 baniek już przeszło, nie? Ta nutka. Ta nuta? Nie, ta na pewno nie ma tyle. Ja wiem ile ta ma, ja inaczej, powiem ci tak, ja wiem ile ma ta. Ta ma 3700, bo ostatnio to było na kluzie. Nie, dobra, na którym to w takim razie to ja idę tutaj, to jestem pewien, że to. Tak? Czyli myślisz, że Gen Z zrobiło więcej niż... Nie, mi się wydaje, że i tak, że Gen Z nie zrobiło więcej. Tak? Ja cię klecę, dobra, to ale, jest pod nie, wydaje mi się, dwa razy ja ostatni raz jak patrzyłem na Gen Z, to też mieli 3 miliony. Ale 3... No. 3, 1, 3, 2 mi się wydaje, że teraz może to mieć max... Dobra, nie dobra, inaczej. Ja zobaczyłem coś, co sprawia, że już znam odpowiedź. Tak? Więc no po prostu ja ty zdecyduj, no, ale ja no bo ja też zdecyduj. Bo jak właśnie ktoś to świętował, że jakąś tam przekroczył jakąś liczbę czy coś, czy że to ma dłużej. Dobra, ja idę tutaj. No ja nie, też pójdę, ja muszę raz. Tu pójść, bo ja wiesz co zobaczyłem? Ja widziałem jak lawa, ten dym się wyrzucił tutaj lekko za ten i to zobaczyłem. Ale i tak bym wszedł w paparazzi. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Która piosenka ma mniej wyświetleń? Okej, zajebiście i chill. Co byś wybrał? Mi się wydaje, że... Ojejku, no ja personalnie bardziej wolałem zajebiście niż chill. Ja też wolałem zaje, ja wolałem bardziej ale zaje. Wydaje mi się, że jak patrzę na te dwie miniaturki, to bardziej clickbaitowo, chociaż tu były kury.
Ale nie, ja jestem, mi się wydaje, że Chill miał dużo wyświetleń. Chociaż ja lubię takie bardziej agresywne piosenki od ekipy, ale ten Chill miał. Ale czy właśnie takie wakacyjne nutki mają więcej wyświetleń zazwyczaj. Tak. Więc co byś postawił? Ja pójdę tam, gdzie tutaj, ty. Ja bym powiedział mniej wyświetleń ma ta piosenka. Ale tu jest pytanie o... o mniej wyświetleń, okej, jest pytanie o mniej. Dobra, no to... Czyli że... miał więcej, bo ta by była takim... klimacik jest taki, taka wolna, a ta jest bardziej agresywna, ale mniej ludzie tego słuchają. Dobra, no to dawaj, no to 3, 2, 1, 0. Dobrze. Udało się, wow. Ja nie mogę odpowiadać, bo ja miałem zbugowany ekran. Ja zobaczyłem, co jest za obrazem. Nie może tak być. Dobra, no ja znam odpowiedź, ale w takim razie ty, która piosenka ma więcej wyświetleń? No to piosenki, bo ja nie znam, to jest Creeper. Tu jest od Noob Darkness, ten tu. Tu jest od Szymka. No powiem ci tak, no. Weź. Wiesz co, ja tu nawet. Ja oglądam chłopaków. Pytanie jest, kto mam więcej wyświetleń, no nie, no dla mnie jest dobra, to jest proste. Creeper, przechodzę do Creepera, dobra. To w ogóle. Yes, dobra, kolejne pytanie mamy tak, która piosenka jest starsza? Okej. Ej, to przecież wyszło w tym samym czasie jakoś, teraz to niedawno wyszło, obie rzeczy. Ej, dobra, to teraz która była starsza? Ja chyba wiem. Ja cię kręcę, no czekaj. Ja chyba wiem. Nie mam pojęcia. Ja bym postawił na zielone, że było... czekaj, to starsze, no, że teraz zielone było starsze. Mi się wydaje, że piosenka Gen Z weszła jeden dzień po. Ty tak mi się kojarzy. Tak. Dobra, no ja daję na to. Jasne. Dobrze, trafiłem. O nie. Która piosenka ma więcej wyświetleń? Aha, co to w ogóle jest? Jedna to jest Team Natsu Toxic? A drugie to jest Team Batsu. Z tego jakiegoś dziwnego projektu. No, ten czekaj, ja muszę to sprawdzić, of the cringe. Ale to nie możesz sprawdzić, żebyś wiedział, ile to ma wyświetleń. Aha, faktycznie, no która piosenka ma więcej wyświetleń? No i ja nie wiem. Już oceniam. A już wiesz, która? No już wiem. Dobra, no to ja w takim razie ocenię. Dobra, ale... Jak patrzę na miniaturki, to bardziej clickbaitowa jest ta. No, tak? No nie powiem, że nie. Masz rację. Dobrze, idźmy dalej. Okej, dobra, Ale wiesz, jaka jest mała różnica? To jest 10 tysięcy chyba wyświetleń różnicy, czy 20. No dobra, no to niewielka. Okej, kolejne pytanie, która piosenka ma mniej wyświetleń? Teraz o mniej pytamy. Dobra, moja miła, no to było takie disco polo. Moja miła, coś ty zrobiła, coś tam... A tu jest duchy od Natsu. To jest starszy, moja miła jest o wiele starsza, ale duchy... Duchy były większe, jakby bardziej promowane były, ale pytamy o mniej wyświetleń, okej. Kurczę, wydaje mi się, że duchy. Dobra. Tak? Nie, ja bym wiesz, co jest najgorsze, że ta mapa jest źle zrobiona i po prostu widać ten dym czasami, jak wyskakuje za tego. Ajajaj, i co, już wiesz, gdzie... No, wiem, że tu, ale to tak nie powinno być, ta lawa nie powinna tak skakać. Jestem w stanie gdzieś włączyć party classy, czekaj, wideo settings, animacja, fire off, lawa off. Dobra, wyłączyłem. Spróbuj. Wyłączyłem, teraz nie powinno już tego być. Dobra, która piosenka jest starsza? Okej. Mamy obie piosenki od Dominika Łupickiego, tu są Złote Jaja, gdzie jego dziadek śpiewał, a tu jest piosenka, gdzie śpiewa ten jego kolega i to jest piosenka, która nie pamiętam, jak się nazywa, Gruby, czy... Kojarzę refreny. Która jest starsza? Ja bym powiedział, że od dziadka. Patrz w ogóle jak tego, widać w okularach jego jak... A faktycznie. I tam jest w ogóle, widzi środkowy palec. Tak, no, ale kozacki ten easter egg, nie? Tak. Ja cię kręcę, ale teraz fajne, zaraz to też to widzę teraz dopiero pierwszy. Ja nie mogę, dobra, ja ale pisałem, spoko, ja no dobra, ja wybieram to. To było starsze ja chyba, też, mi się ja wydaje. Ja też. No dobra, to wchodzę. Okej, dobrze, trafione. Dobra, okej, kolejne. W której piosence wystąpił Bardęga? Dobra, łatwo. Która? Wiesz co, no o tutaj, wow, mega. Ale patrz to, wyobrażam sobie Bardek Uversow. No ja nie za bardzo, dobra, wybieram to. Wow, okej, która hot 16 ma więcej wyświetleń, no dobra, to chyba... Szczerze? Wiesz co, obie piosenki miały dużo, ale wydaje mi się, że wiem, która. Tak, tym bardziej, że to była pierwsza piosenka Wojtka chyba taka nagrywana na YouTubie, więc proszę tutaj ten, to trzeba przyznać, ale niestety wydaje mi się, że jednak Palion miał więcej. Paweł chyba wcześniej zaczął lepiej zaśpiewał troszeczkę. No, to było takie, bardziej profesjonalnie, taki... miał lepszy bicik, no trzeba przyznać, ale Wojtek też bardzo fajnie, że nagrał pierwszą piosenkę, jednak to wydaje prawda. Mi się, że... Ale obie piosenki miały dużo wyświetleń, w milionach na pewno, ponad 5 milionów na pewno w milionach. Wydaje mi się, że od Pawła miało 8 milionów, coś takiego, a od Wojtka... Mniej, to chyba 5? 6,
coś takiego mi się kojarzy. Nie mam pewności. Ale dobra, no w każdym razie wybieram Pawła, to była poprawna odpowiedź, dobra. Mamy kolejne, mamy Czuksa i Pawła, która jak... O nie, zwagowało mi się! Ale czekaj, co jest? O nie, znowu RIP. Zobacz na pytanie. A która, o, Young Multi, jedyna piosenka, ty, no nie wiem, wiesz co, wydaje mi się, że obydwie. O nie, obydwie, znaczy nie, tylko tego, Poliona, ulubiona piosenka, co o jest? Nie, o nie. Dobra, crazy, this dobra, is crazy, man, nie no, ważne, that is crazy. Nieważne, w każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na kolejnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, wbijacie do bzyka, pozdro, cześć, pa, pa. Dobra.